Praise the Lord. Amen. Amen. If you talk back to me, the sermon will be short. Jak będziecie do mnie odpowiadać na moje sugestie, to krótsze będzie kazanie. If you're too quiet, I have to keep going. Then you think that you don't understand. A jeżeli będziecie cicho i będziecie odpowiadać, jak reagować na to, co mówię, będę musiał mówić, aż w końcu zareagujecie, bo będę myślał, że nie rozumiecie. So if you want us to close on time, say amen. Więc jeżeli chcecie, żebyśmy szybciej skończyli, to mówcie co jakiś czas amen. Hallelujah. I'm so excited to be here before you this morning. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z wami dzisiejszego ranka i usłyszeć. Thank the pastor on the first day for the privilege to stand before you. Dziękuję pastorowi i jego żonie za to, że mam ten przywilej, żeby przed wami się stać i usłuchiwać. And for all the leadership of the church. A także wszystkim liderom w tym kościele. For such a privilege. Za ten przywilej. To be before you this morning. I do believe that you will write some things down. Wierzę, że coś sobie będziecie mogli zanotować. Because I will simply mention some portions of the Bible. Ponieważ będę mówił o niektórych fragmentach z Biblii. We wouldn't read all of them right now. Niektórych nawet nie zdążą przeczytać dzisiaj. So I can let you go on time. Żebyście mogli o czasie. But before I do that, just turn to somebody, give the person a warm handshake and a smile. Look straight into the person's eyes and say, I love you with the love of Jesus. If the person did not smile, change your seat. You want to sit with somebody who is happy in the house of God. This morning I want to, this is just a part of this subject I want to talk about, understanding kingdom economics. To jest jedna dzisiejszego poranka, chciałbym mówić o czymś, to jest pierwsza część jakby tego, o czym chciałbym wspomnieć, to jest zrozumienie Bożej ekonomii, Królestwa. Jesus came to preach the gospel of the kingdom. Jezus przyszedł na ziemię, aby głosić Ewangelię Królestwa. So the good news of the kingdom. Dobrą nowinę o Królestwie Bożym. So it's all about the kingdom. Więc to jest wszystko o Królestwie. So what is the kingdom? Więc czym jest to Królestwo? The kingdom is the realm where God is the only king and everything and every creature is subject to him. To jest miejsce, Królestwo jest miejscem, gdzie Bóg jest królem i on rządzi, a wszyscy inni są jemu poddanymi. Everything in the kingdom of God is subject to God without question. I każda jedna rzecz, każda jedna osoba, przedmiot jest pod Bogiem w tym królestwie. And sometimes there is a confusion between the kingdom of God and the church. Czasami jest to takie małe zamieszanie i niezrozumienie tego, co jest Królestwo Boże, a czym jest Kościół. Sometimes people believe that the kingdom of God is the church. Niektórzy wierzą, że Królestwo Boże to Kościół. But that is not what the Bible teaches. Ale to nie jest to, czego uczy nas Biblia. So what is the church? Więc czym jest Kościół? The church is the embassy of the kingdom of God. Kościół jest ambasadą Królestwa Bożego. Hallelujah. What would mean? I am praying that I will be gentleness. Modliłam się o to, żeby to takie delikatne i powoli będę głosił. So the church is the embassy of the kingdom of God. Więc Kościół jest ambasadą Królestwa Bożego. Before we came to Poland. Zanim przyjechaliśmy do Polski. We went in South Africa. Mieszkaliśmy w południowej Afryce. And for us to be able to come into Poland. I żebyśmy mogli przyjechać tutaj do Polski. We have to go to the Polish embassy in South Africa. Musieliśmy pójść do polskiej ambasady w południowej Afryce. So what the Polish embassy does or did for us. So, więc co ta polska ambasada zrobiła dla nas? They asked us to submit some documents, requirements. Oni poprosili nas o złożenie pewnych dokumentów wymaganych. So that they can give us visa permit. To come in to Poland. Żeby mogli stawić nam wizę i takie pozwolenie na to, żebyśmy mogli przyjechać.
and they qualify us, okay, you're qualified. I oni powiedzieli, okej, okay, zakwalifikowaliście się. You can go. Możecie pojechać. But there were some people. Ale byli też tacy ludzie, that were not qualified. Którzy się nie zakwalifikowali. And they said, you cannot go to Poland. I oni do nich powiedzieli, wy nie możecie jechać. Because you are not qualified. Bo się nie zakwalifikowaliście. So what the embassy does, więc co robi ambasada, is they qualify you. Ona kwalifikuje ciebie. And then gives you permission. I daje ci pozwolenie. To go into Poland. Żebyś mogła pojechać do Polski. So the church. Więc Kościół. Is the embassy. Jest taką ambasadą. Of the kingdom of God. Królestwa Bożego. On earth. Tutaj na ziemi. So if you want to be a part of the kingdom of God. Więc jeśli chcesz być częścią Królestwa Bożego. There are requirements. Jednym z wymogów jest. That the church requires. To jest to, co Kościół od ciebie wymaga. And when you meet those requirements. I kiedy ty spełnisz te kryteria. Then you can enter into the kingdom. Możesz wejść do Królestwa Bożego. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And then you become citizens of the kingdom. I wtedy stajecie się obywatelami tego królestwa. In the book of John, chapter number 2, we talk about Nicodemus. W Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, czytamy o Nikodemie. Who was a Pharisee? Który był faryzeuszem. Very highly religious person. Bardzo wysoko postawioną religijną osobą. But he was not a part of the kingdom. Ale nie był częścią królestwa Bożego. So the Bible says he came to Jesus at night. I Biblia mówi, że on przyszedł do Jezusa w nocy. And Jesus said to him, for you to be a part of the kingdom. Jezus powiedział do niego, dla ciebie, żebyś mógł się stać częścią Królestwa. You must be born again. Musisz się narodzić na nowo. And Nicodemus said, what are you talking about? A Nicodemus do niego powiedział, o czym ty do mnie? Do I have to go inside my mother's womb and come back? Znowu mam wejść do łona mojej matki i się narodzić na nowo? Jesus said, no, that which is born of the flesh is of the flesh, and that which is born of the spirit is of the spirit. Jezus mu odpowiedział, że to, co się z ciała zrodziło, ciało jest, a to, co się z ducha narodzi, będzie duchem. But you must be born again. Ale musisz się narodzić na nowo. If you're not born again, jeśli się nie narodzisz na nowo, you cannot even see the kingdom. Nie jesteś w stanie nawet zobaczyć Królestwa Bożego. When you are born of water, jeżeli jesteś narodzony z wody, of the spirit, ducha, then you can enter. Więc wtedy możesz wejść do Królestwa. Now, talk about born again experience today. Nie będę dzisiaj mówił o nowonarodzeniu dzisiejszym. Ale to jest wymóg kwalifikacji, abyś mógł wejść do Królestwa. And so what the church does, więc to, co robi Kościół, is to qualify, to jest kwalifikuje ciebie, to be a part of the kingdom, żebyś mógł zostać częścią Królestwa. Hallelujah. Hallelujah. So if you've been born again, więc jeśli byłeś, jesteś narodzony na nowo, you are part of the kingdom. Jesteś częścią Królestwa Bożego. And there is more, ale jest coś więcej. To just being a part of the kingdom. Niż bycie tylko częścią Królestwa Bożego. Bo kiedy przyjechaliśmy do Polski, they said, okay, oni powiedzieli do nas, okej, witamy was. For you to stay. Żebyście tutaj zostali. So we are already in Poland. Więc jesteśmy już w Polsce. But for you to stay. Ale żebyście mogli tu zostać, you have other requirements to meet. Są kolejne wymagania, które musicie spełnić. Then when you meet those requirements, więc kiedy spełnisz te wymagania, we will give you kartę pobytu. To damy ci kartę pobytu. Hello. Hi. Are you with me? Rozumiecie, co mówię? So, jesteście ze mną? But we are already in Poland. Ale my już jesteśmy w Polsce. And has qualified us. I ambasada nas zakwalifikowała, żeby so tu pojechać. Więc jesteśmy. But they said, that's okay. I oni mówią, tak, to jest okej. Welcome. Witamy was. But there is more for you. Ale jest jeszcze coś więcej, co musicie zrobić. You have to get this and that. Musicie znaleźć, dać tam to i tam to. To continue to stay. Żebyście mogli zostać na dłużej. And when you get kartę pobytu. I więc kiedy dostaniesz tą kartę pobytu. After some time. Po jakimś czasie. If you are, if you've been able to behave well. Jeżeli się dobrze zachowywałeś, po 5 latach, then we will make you permanent citizen. Wtedy pozwolimy ci, abyś został naszym obywatelem. Krok po kroku. It is the same thing. To jest tak samo, that you're born again, kiedy jesteś narodzisz się na nowo into the kingdom of God. I
wchodzisz do Królestwa Bożego, there is a lot more that you need to understand. To jest jeszcze dużo więcej rzeczy, które musisz zrozumieć, żeby funkcjonować. At what stage, na pewnym etapie, the requirement, te wymagania, for me to get permanent resident, żeby miał stałe obywatelstwo, is that I'm not able to speak Polish. To jedyne, jakie muszę wypełnić, to, że muszę zacząć mówić po polsku. To jest wymaganie. Jeżeli chcesz zostać tutaj w Polsce, musisz coś zrobić więcej. Musisz się nauczyć mówić po polsku. Yes. So there is more. Więc jest jeszcze więcej. In the kingdom. W Królestwie Bożym. So it's not just about being born again. To nie chodzi tylko o to, żeby narodzić się na nowo. There is more in the kingdom. Jest jeszcze więcej kolejnych rzeczy, które są w kingdom. I am required to understand certain things about Poland to become a full citizen. Więc jesteśmy wymagani od nas są wymagania, że musimy nauczyć się pewnych rzeczy, żeby zostać obywatelami polskimi. Ale ja już jestem w Polsce. Nawet kieruję samochodem w Polsce. Musiałem zmienić swoje prawo jazdy. Żeby mógł jeździć. Więc jest więcej i więcej w Królestwie. But when you're born again, więc kiedy narodzisz się na nowo, there is much more for you to learn. Jest dużo więcej rzeczy, które musisz się nauczyć. And why do they require you to do all of these things? A dlaczego oni wymagają od nas, żebyśmy robili te różne rzeczy? Since I am already in Poland, przecież już jestem w Polsce. The government said for you to enjoy the full benefit. Rząd mówi, że abyś korzystać ze wszystkich benefitów, jakie mógłbyś mieć w tym of living in Poland. I przez to, że żyjesz w Polsce. There must be certain things you must have. Są niektóre pewne rzeczy, które musisz zrobić. You must have ZUS. Musisz płacić ZUS. If I came to Poland, I didn't know what is ZUS. Zanim się jechałem do Polski, nie wiedziałem, co to ZUS. Yes, you know what I'm talking about. No, wiecie, o czym mówię. You cannot escape. Nie możecie po prostu tego ominąć. It's a must. To jest coś, co musicie. Do I like ZUS? No. ZUS? Nie. No, nie. No. But I have to do it. Ale muszę to zrobić. I must pay tax. Muszę płacić podatki. I must pay tax. Muszę płacić podatki. Do I like pay tax? Czy lubię płacić podatki? No. No. Nie. But I have to. Ale muszę. Because it's a requirement. Bo to wymagane ode mnie. If you live in Poland, jeśli mieszkasz w Polsce, you work in Poland, pracujesz w Polsce, you must pay tax. Musisz płacić podatki. For you to live, żebyś mógł żyć, you must have ZUS. Musisz płacić też ZUS. It's a requirement. To są wymagania. It's not something I can choose. To nie jest coś, co ja mogę sobie wybrać. I don't really like ZUS. Ja tak naprawdę nie lubię ZUS. So, let's forget about ZUS. Więc zapomnij. It's not possible. To jest niemożliwe. And so in the kingdom of God. Tak samo w Królestwie Bożym. There are compulsory requirements. Są takie wymagania, których nie możemy. And we don't continue to be a part of the kingdom. Których nie możemy sobie odpuścić, żebyśmy mieli część tego Królestwa. Niezależnie od tego, czy ci się to podoba, czy nie. To jest wymaganie. That's why I want to talk about kingdom economics. Dlatego chciałbym mówić o ekonomii w Królestwie Bożym. How the kingdom of God functions. Jak działa Królestwo Boże? And what is your role? I jaka jest your responsibility? Jaka jest twoja rola? Jaka jest twoja odpowiedzialność? Amen. Are you with me? Czy jesteś ze mną? Yes, sir. Hallelujah. And what is the requirement? Jedna z wymagań. In the kingdom. W Bożym Królestwie, every country, w każdym kraju, every nation, w każdym narodzie, requires every citizen, każdy naród wymaga od swojego obywatela, living in that country, od ludzi, którzy mieszkają w danym kraju, they must pay tax. Oni muszą płacić podatki. Amen.
There's no nation in the world. Nie ma narodu na całym świecie. That you can live. W którym możesz żyć. And walk. I pracować. Without paying tax. I nie musisz płacić podatków. There's no nation. Because no government can function. Nie ma takiego kraju, bo wtedy żaden rząd nie mógłby funkcjonować. Without tax. Bez podatków. When I started paying tax in Poland, kiedy zacząłem płacić podatki w Polsce, I paid 17%. Płaciłem 17%. I said, it's too much. Powiedziałem sobie, to jest bardzo dużo. And my accountant said, there's nothing you can do. A mój księgowy powiedział do mnie, ale nic nie możesz z tym zrobić. I was happy. Ja byłem szczęśliwy. He said, you have been living to 12%. Jakbyś śmiało obudzi tak do 12%. Who knows, the next government will say, 18%. Nie wiem, co będzie, później może być tak, że następny rząd przyjdzie i powie, o 18%. Hallelujah. Amen. In the kingdom, w Królestwie Bożym, of God, w Bożym Królestwie, it functions based on the same principle. Right. Funkcjonuje ono na tym samym przykładzie. But the thing I like of the kingdom of God, is because kingdom tax, ponieważ tam podatek, which you call tithe, który nazywamy dziesięcina, is fixed, jest ustalony, jest stały. From the time of Abraham, od czasów Abrahama, is 10%. Jest 10%. Amen. Pastor really wants to present that. He said, Pastor, so you should say, 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 God says, Bóg mówi, I'll bless you. Będę Cię błogosławił. I give you strength. Dam Ci siłę. I give you health. Dam Ci zdrowie. I give you life. Dam Ci życie. Everything that you are able to get because I supply them to you. Wszystko, co będziesz w stanie pozyskać dzięki temu, że ja Tobie błogosławię. I want you to give me 10% of it. Chcę, żebyś dał mi 10% z tego. 10% is mine. 10% jest moje. You cannot take it. Nie możesz tego sobie zabrać. You have to give it to me. Musisz mi to oddać. It is not debatable. To nie jest coś, nad czym możemy debatować. You cannot argue with it. Nie możesz się kłócić o to z Bogiem. 10%. 10%. Belongs to God. To należy do Boga. You know, the subject of tithe and offering. Temat dziesięcin i ofiar is what people in a church like me don't like. Jest tematem, który ludzie tacy jak ja nie lubią mówić o tym. Because the subject of money, ponieważ temat pieniędzy in the church, w kościele is controversial. Jest kontrowersyjny. People don't like. Ludzie nie lubią tego. I like to worship God. Ja lubię uwielbiać Boga. Sing. Śpiewać. Dance. Tańczyć. Don't talk about money. Ale nie mogę rozmawiać o pieniądzach. I'm not gonna come to your church again. Nie przyjdę do twojego kościoła. You're looking for money. Czekajcie na moje pieniądze. But that is a principle. Ale to jest podstawowa zasada. Of the kingdom. Królestwa Bożego. We tithe. My dajemy dziesięciny. It was started in the days of Abraham. To się zaczęło od czasów Abrahama. I'm not gonna be wrong. What would be? I'm not going to be long. Nie będę już długo mówił, ale czy jesteście ze mną? Let me show you something in the Bible. Pokażę wam coś w Biblii. Offering. Ofiara. The subject of offering. Temat ofiary. Was the reason of the first death in the Old Testament. Była powodem pierwszej śmierci w Starym Testamencie. You read the Bible. Jeśli czytacie Biblię. Cain. Zabił Abla. Because of offering. Z powodu ofiary. The both of them, two brothers. Obu z nich złożyli ofiarę. They went to offer to God. Złożyli, którą ofiarowali Bogu. And the Bible says, Cain took the offering that was not worthy. I Biblia nam mówi, że Kain złożył ofiarę, która nie była godna Boga. And God said,
Take that away, I don't need it. You can't give me that kind of stuff. I'm more than that. I Bóg powiedział, o nie, ta ofiara jest ze słowa. Nie powinieneś wydawać takiej byle jakiej ofiary. Weź ją w sobie. And Abel took an offering. A Abel wziął ofiarę. That is worthy of God. Która była godna Boga. Because it's not really that God needs it. Bo on wiedział, że nie chodzi o to, że Bóg jej potrzebuje. Your offering to God. Twoja ofiara dla Boga shows how much you respect and honor him. Pokazuje, jak bardzo go szanujesz i jak bardzo go czcisz. Amen. It's just about when do you praise God. To pokazuje, na jakim miejscu stawiasz Boga. I know that if you invite me to your house, ja wiem, że jakbyś się zaprosił do swojego domu, you are not going to give me leftover food. Wiem, że nie dacie mi jakiejś tam pozostałości z poprzednich dni. You will try to give me the best. Będziecie starali się, żeby dać mi najlepszy posiłek. I trust you. Ufam wam. I know you like me. Wiem, że mnie lubicie. So you try to give me the best. Będziecie starali się mnie jak najlepiej ugościć. You will even bring out your plates that you don't use all the time. Nawet wyciągnijcie talerze, których nie używacie na co dzień. Bring that cup, the little one. Przynieś tam ten kubek, wiesz, ten tam odłożony i postawicie przede mną. Why? Dlaczego? Because you respect me. Ponieważ szanujecie mnie. You love me. Kochacie mnie. That's why you're doing. Dlaczego? Dlatego to będziecie robić. So you're offering to God. Więc wasza ofiara dla Boga shows how much you respect. Pokazuje, jak bardzo go szanujecie. And how much you love God. I jak bardzo go czcicie. So when Cain brought some stuff to God. Więc kiedy Kain przyniósł jakieś tam rzeczy dla Boga, God said, no, Bóg powiedział nie. I don't need leftovers. Nie potrzebuję tych resztek. Abel brought, you know, respected offering to God. A Abel przyniósł taką prawdziwą ofiarę, która pokazywała szacunek do Boga. And God said, i Bóg ją zaakceptował. That brings jealousy. Ale to przyniosło zazdrość. I to doprowadziło do pierwszej śmierci w Biblii. Ofiara. Okay, that was in the Old Testament. Okay, powiecie, o, to było w Starym Testamencie. It is the same thing in the Old Testament. Ale jest to samo w Nowym Testamencie. It's the same thing in the New Testament. W Nowym Testamencie możemy też o tym przyjąć. Because the God of the Old Testament, ponieważ Bóg Starego Testamentu, has not yet attended Gymnasium University and graduated. Nazywali się Ananias i Safira. They were also part of the church. Też
że ofiarowanie i dziesięciny są bardzo, bardzo ważne in the house of God. W Bożym domu. It's like Zeus and tax. To jest tak samo jak Zeus i podatki in Poland. W Polsce. And other European nations. I w każdym innym kraju. In South Africa. I w południowej Afryce. People go to jail in America for tax. Ludzie w Ameryce idą do więzień, jeżeli nie płacą podatków. Yes. Tak. The other day, innego dnia, I talked to my immigration lawyer. Rozmawiałam z moim prawnikiem od emigracji. Od, and he said, fine, I work. Why did I give me the carta pobytu now? Czy mógłbyś sprawdzić, dlaczego jeszcze nie dostałem kartę pobytu? Talk to the inspector. Porozmawiaj z tym inspektorem. Fine, I work. Dowiedz się, dlaczego oni jeszcze mi tego nie dali. Why did they delay it? Już się opóźnili o tyle czasu. And guess what they want? Wiecie co? They said, we need your tax clearance. A wiecie co, oni to powiedzieli, że musimy zobaczyć, czy płacisz podatki. Chcemy sprawdzić, czy masz wszystkie deklaracje podatkową, czy płacisz na czas wszystkie podatki. And we want to know. I chcemy wiedzieć. I czy na czas opłacasz ZUS? I like that word ZUS. If you hear it. Lubię to słowo. Just if you hear ZUS. Jezus. The fear of ZUS is the beginning of wisdom. Strach ZUS-em jest początkiem mądrości. Jeżeli nie boisz się ZUS, to po prostu nie możesz żyć w Polsce. Nigdy nie odpadaj tego. I love ZUS. O, są ZUS-y, kocham ZUS-y. I have to love it. Muszę go kochać. Muszę. I have to love it. Muszę. Jeżeli chcę mieszkać tutaj, to muszę kochać. So the Bible says, więc Biblia mówi, this brother and sister, że ten brat i siostra, they saw what was happening. Widzieli, co się dzieje. They saw how people were generous. Widzieli, jacy ludzie byli hojni w kościele. Also went and sold their land. Więc oni też poszli i sprzedali swoje ziemię. They didn't have to give everything. Nie musieli dawać wszystkiego. But the problem was that they lied. Ale problemem było to, że skłamali. And the Bible said when they came to Peter. Biblia mówi, że kiedy przyszli do Piotra, we sold our land. I powiedzieli, o pastorze, sprzedaliśmy naszą ziemię, jak Bóg jest dobry. And this is the money. I to są te pieniążki. And the Bible said Peter was filled with the Holy Ghost. I Biblia nam mówi, że Piotr został wypełniony do Zaświęty. I się spytał, czy to są wszystkie pieniądze? Dlaczego nie mieć? Przecież ziemia należała do was. Jeżeli nie chcieliście dać, nie musieliście dać. Ale nie powinniście kłamać. I on zmarł w kościele. Przyszła jego żona. Do tego samego kościoła. Witaj, siostro Safiro. How much did you sell the land? Said, oh, my husband brought the whole money to you. O, za nic sprzedaliście ziemię. O, mój mąż przyniósł całe wszystkie pieniądze do was. Dwoje ludzi zmarło. Why? Dlaczego? Because of offering. Z powodu ofiary. That's how important it is. To jest the New Testament church. To pokazuje, jak ważne to jest także w Nowym Testamencie, w Kościele Nowego Testamentu. Because the God of the Old Testament. Ponieważ Bóg Starego Testamentu jest the same. Jest taki sam. And you know, sometimes because I'm a student of the Bible. Wiecie, czasami tak się zdarza, bo jestem studentem Bożego Słowa. Są rzeczy, na które spotykam, które mi się nie podobają. But I don't have a choice. Ale nie mam wyboru. Mm-hmm. I don't have a choice. Nie mam wyboru. The Bible says, Biblia mówi, when they were coming, when God commissioned Joshua, że kiedy Bóg przyszedł i nakazał i powołał Jozuego,
protect the Israelites, żeby wziął Izraela into the promised land. Do ziemi obiecanej. They have 10 nations. Mieli 10 narodów. They must conquer, którzy musieli pokutować. Before they can enter into the promised land. Zanim mogli wejść do ziemi obiecanej. And the first nation was Jericho. I pierwszą, a musieli pokonać 10 różnych narodów. Pierwszym narodem, pierwszym miejscem było Jericho. And God said to Joshua, i Bóg powiedział do Jozuego, when you conquer Jericho, jak pokonasz Jericho, everything in Jericho, wszystko co znajdziecie w Jericho, is mine, you cannot touch it. Jest moje, nie możecie tego dotknąć. You cannot touch it. Nie możecie tego dotknąć. Nobody. Nikt. Must take anything. Nikt nie może wziąć najmniejszej rzeczy. Okay. Jozue powiedział, okej. And I conquered Jericho. No i pokonali Jericho. Znacie historię. But the Bible said there was a man. Ale Biblia powiedziała, że tam był człowiek. His name was Achan. I jego imię było Achan. Just pick some nice things. On wybrał sobie takie ładne rzeczy. Out of the whole lot. Z całego wszystkiego, co tam znalazł. Just some small gold and, you know, nice stuff. Nie takie malutkie, tylko złota, takie ładne rzeczy. Był dobrym żołnierzem. Just went and kept it in his house. Zabrał to i schował do swojego domu. And the next city. I następne miasto. Was a city of Ai. Było miastem Ai. It was a very small city. To było bardzo malutkie miasto. And Joshua said, let's not waste all the time sending the whole soldiers. I Józef powiedział, ale to jest małe miasto, nie będziemy angażować całej naszej armii. But the Bible says, Joshua chapter 6 and 7, the Bible says, when they get there, czytamy to w Józefowego 6:7, kiedy Józef dotarł, destroyed the Israelites. I ta mała nacja pokonała Izraela. And Joshua went and said to God, i Jozue poszedł do Boga i powiedział, Boże, dlaczego? You said you were going to be with me. Powiedziałeś, Boże, że będziesz ze mną. Like you were with Moses. Tak jak byłeś z Mojżeszem. And wherever the soles of my feet shall tread. I gdziekolwiek postawię moje stopy. I will conquer it. Pokonam ich i zawiodłem. Dlaczego mnie zawiodłeś? God said no. A Bóg powiedział, nie. Something has gone wrong. Coś się stało nie tak. Somebody has taken. Ktoś zabrał 10. Bo ja powiedziałam, że Jericho jest moje. Out of 10, z 10. One of them is mine. Jedno z nich jest moje. Okay. Okay. I'm sorry, God. Przepraszam, Boże. But God said, a Bóg powiedział nie. Find out the person. Znajdź tą osobę. See, this is where it beats my imagination. To jest to, co po prostu bardzo mnie jest szokowało. Wiecie, co zrobili dla Achana? They destroyed him and his household and his children, his cat, his dog, his cousin. Zabili jego, jego żonę, jego całą rodzinę, krowę, konia, kozę, wszystko, cały dobytek. God, why? Boże, dlaczego? It was just a small thing. On wziął po prostu jedną malutką rzecz. Why don't you just collect it from him? Dlaczego po prostu nie weźmiemy tego od niego? And forgive him. I nie mu wybaczymy. Why do you have to kill his wife, his children, kill his cat, kill his dog? Dlaczego może musisz zabić jego, jego żonę, jego dzieci, jego cały dobytek, każde zwierzę? No why? Wiecie dlaczego? Because God is a God of principle. Ponieważ Bóg jest Bogiem zasad. Right. So the cat is mine. Mówi, dziesięcina jest moja. In Malachi says, you cannot rob me. W Malachiaszu czytamy, że nie możesz mnie okradać. Me. He said you are cursed, Malachi 3. He said you are cursed. You know, w Malachiaszu 3 czytamy, że jesteście przeklęci. God is just 10%. Bo Bóg chce tylko 10%. Why would you curse me for 10%? Boże, dlaczego chcesz mi przeklinać za 10%? You see, the problem that I have with God is this. Wiecie, jaki mam problem z Bogiem? He does not have advice. He does not have advice. Że nie ma doradcy. That's a problem. Że Bóg nie ma doradcy, to jest problem. He does not have someone to advise him. Nie ma kogoś, kto by jemu doradził. If I offend personality. Jeżeli ja zrobię coś przeciwko pastorowi. I go to, you know, deepness caution. Pójdę do jego żony Gosi.
Chciałbyś mi pomóc, żeby porozmawiać z pastorem i weź się przetłumacz, jak to zrozumieć. And Gosia will put pressure. I Gosia to będzie takie ciśnienie na pastora Dawida. Po prostu został, przejmuj się, słyszę. O, jest okej. Jest dobry dziecko. Stara się. You will talk in the big room. Będą rozmawiali w sypialni. Pastor will say, okay. I pastor powie, okej. So because of you. Bo ze względu na ciebie. But the problem with God. Ale problem z Bogiem. He does not have advisor. Nie ma, polega na tym, że nie ma takiego doradcy. David said it is a fearful thing to fall into the hands of God. Dawid mówi, że to jest rzecz straszna wpaść w ręce Boga żywego. That's why I'm afraid of God. Dlatego ja boję się Boga. Yes. I don't want to come in this. I dlatego nie chcę wejść między Boga i te rzeczy, które on chce, żebym robił. Nie chcę robić czegoś złego. Amen. Bo nie ma takiego doradcy. The Bible says God is in the heavens. Biblia mówi, że God is in the heavens. Bóg jest w niebie. He does exactly as it pleases him. On robi wszystko tak, jak się jemu podoba. If you wake up and say snow. Jeżeli się nie powie pada, to pada śnieg. Nie zależy od tego, czy lubisz śnieg, czy nie. Jeżeli powie słońce, nie możesz go zatrzymać. To dlatego musimy to zrozumieć. Boże, ekonomię królestwa Bożego. Twoje ofiary i twoje dziesięciny. To jest częścią naszego uwielbienia dla Boga. You cannot, nie możesz, as a citizen of the kingdom, jako obywatel Królestwa Bożego, make a choice. Wybierać sobie. I don't like tithes. O, ja nie lubię, nie podoba mi się dziesięć. Just like I said, I don't like Jesus. Tak jak ja mówię, że ja nie lubię Jezusów. If you don't know, I'll leave my village. Zanim się zorientujecie, bo to jest wspólnota swojej wiosce. Biuro imigracyjne powie, nie lubisz Jezusów, nie lubisz dziesięci. Nie będziesz mieszkał w Polsce. No, but I like the people. Ja ludzi lubię, ludzi nie są nieważne. A mój pastor powie, nie ma. Kościół nie kocha, nie ma. Będę z powrotem twoim. Nie ważne, kto mnie lubi. They care about even obeying to the constitution. Oni, dla mnie najważniejsze jest, czy ja jestem posłuszny, pełniam prawo i konstytucję. So after you born again. Więc kiedy jesteś narodzony, jesteś częścią Królestwa Bożego. Wszedłeś do tego Królestwa Bożego. Teraz jest czas, żeby być posłusznym zasadom Królestwa Bożego. Pierwsza zasada to są dziesięciny i ofiary. Musisz przyjść do Boga. Ze swoim ofiarą. W wolności. It can be one sword. To może być jedna złotówka. It's not in quantity. To nie chodzi o ilość. Because of widow, ponieważ ta biedna wdowa dała grosz. Dała tak mało. Tak mało. And you know, i wiecie co? Jezus was standing watching people give. I wiecie, Jezus tam stał i patrzył, jak ludzie dawali swoje ofiary. And Jesus said, he has given it. He's the greatest giver. I on powiedział, to jest najlepszy, największy ofiara. To była największa ofiara, ponieważ dała to ze swojego serca. From the heart. Prosto z serca. Whatever you give to God. Cokolwiek dajesz dla Boga. Your time. Niech to będzie. Your money. Może to być twój czas, może to być twoje pieniądze, to może być twoja służba. Niech idzie prosto z twojego serca. Let it come from your heart. If you give 1 million złoty, jeżeli dasz 1 milion, and it's not from your heart, i to nie jest z twojego serca, it doesn't count. To się nie liczy. Let it be from your heart. To musi być prosto z twojego serca. But the tithe, ale dziesięcina. It doesn't have to be from your heart. Ale dziesięcina nie musi być prosto z twojego serca. To jest wybór. It's like tax. To jest tak jak podatek. I don't have to buy it. Nie muszę go robić. I have to pay it.
ale muszę go płacić. It's like Zeus. Tak jak Zeus. I don't really like it. Nie muszę go lubić. Because it takes all my money. Ponieważ ja mam całą moją kasę. Ale muszę zapłacić. Mogę płacić płacąc. Że Zeus zabrał mi wszystkie pieniądze. But I still pay. Ale i tak muszę zapłacić. Next month, I still pay. I następnego miesiąca też płacę. Czy mi się podoba? Nie. Nie. That is that. To jest dziesięcina. It's not what I like. To nie jest to, co ja lubię. It's just the 10%. To jest po prostu te 10%. That is the first principle. To jest pierwsza zasada. We want to grow a church. Chcemy, żeby ten kościół wzrastał. We're laying a foundation. Musimy mieć dobre fundamenty. And you know what? I wiecie co? Tithe. Ta dziesięcina. Blesses you. Błogosławi cię. For four generations. Do czwartego pokolenia. Amen. That's what encourages you. To jest to, co mnie zachęca. For four generations. Do czwartego pokolenia. When you pay tax. Kiedy płacisz podatek. The blessings of God. Boże błogosławieństwo. Comes upon you. Przychodzi na ciebie. Four generations. Do czwartego pokolenia. Children that are not born. Ponieważ płacisz dziesięcinę. Biblia mówi, that Abraham paid tithes. Że Abraham płacił. Hebrews chapter number 7, I read that scripture and pray. Hebrajczyków rozdział 7. Hebrews chapter number 7, look at verse 9 and 10. Hebrajczyków 7. Hebrews chapter number 7. Verses 9 and 10. I jeśli tak można powiedzieć w osobie Abrahama i Lewi, który pobierał dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. Levite was in the loins of Abraham. Że Lewi był jeszcze w lędźwiach. When Abraham paid tithes to Melchisedek. Kiedy Abraham zapłacił tą dziesięcinę dla Melchizedeka. So you have Abraham. Macie Abrahama, Isaac, Azak, Izaja, Jakuba, Levite. I Lewiego. Four generations. Czwarty. And the Bible says. I Biblia mówi. Levite. I że Lewi też płacił dziesięcinę. While he was in the loins of Abraham. Yes. So when you pay tithe. Więc kiedy płacił dziesięcinę. It promotes generational blessing. Right. It blesses you. And four generations. Mm-hmm. And that's why you know some things will happen to other people. It cannot happen to you. Dlatego niektóre rzeczy mogą się dziać dla innych dzieci, ale nie dla swoich dzieci. Because of who you are. Nie dlatego, kim jesteś. But because the hand of God is upon your family. Ale dlatego, że ręka Boga jest nad twoją rodziną. Because God, you know, preserves His own children. Ponieważ Bóg chroni swoje własne dzieci. He blesses you four generations. Błogosławi te cztery pokolenia. Hallelujah. Amen. When I discovered that gift. Kiedy to odkryłem. I cannot fail to pay my tithe. Nie mogę, nic nie zdarzyło mi się, żeby. Because I know that if the Bible says you will open the windows of heaven. Bo nawet to, jeżeli Biblia mówi, że się otworzą błogosławieństwa niebios, Bóg będzie błogosławił. Nie tylko chodzi o to, żeby cię niebios błogosławił, ale myślę o moich dzieciach, że gdzieś tam and somebody will bless me. I oni będą błogosławieni. Right. Ponieważ ojciec was faithful. Był wierny. Will provoke generational blessings. Dziesięcina daje nam błogosławieństwo na pokolenie. To nie jest tylko dla ciebie. It's for the next generation. To jest dla następnych pokoleń. This is something you can leave. To jest coś, co możesz zostawić. You may pay for life insurance. Możesz płacić na przykład ubezpieczenie na życie. And the insurance company collapse. I firma ta ubezpieczeniowa upadnie. And you lost the money. I stracisz pieniądze. But God's kingdom. Right. Boże Królestwo. Will never collapse. Amen. Your children. Dzieci twoich dzieci. Will reap the blessings. Otrzymają te błogosławieństwa. Let me stop there. Zatrzymaj się jeszcze tutaj. Stand on your feet. Postańcie proszę. Tithe is a covenant. Dziesięcina jest przykazaniem. It's about covenant relationship with God. To jest przykazanie, jak God is a covenant keeping God. Bóg jest Bogiem, który
powiedział do Abrahama, płacę za i kiedykolwiek będziesz ją płacił. Could you imagine, czy możesz sobie wyobrazić, that Abraham made mistakes? Że Abraham popełnił ten błąd. Someone would take Abraham's wife. Ktoś wziął jego, ktoś wziął jego żonę. God would rescue his wife back. Bóg wziął i uratował jego żonę. Because it's a covenant to people. Ponieważ Bóg dotrzymuje słowo. This morning. Dzisiejszego poranku. I want to invite you. Chciałbym was zaprosić. To enter into covenant with God. Żebyście zawali to przymierze z Bogiem. To nie chodzi o Kościół. It's not about our pastor. To nie chodzi o naszego pastora. This is not about anybody. To nie chodzi o kogokolwiek. It's between you and God. To jest między tobą a Bogiem. I believe God. Wierzę Bogu. That He's the same yesterday. Że był taki sam wczoraj. He's the same today. Jest taki sam dzisiaj. He's the same forever. I zawsze będzie. If He did it for Abraham. Jeżeli zrobi to dla Abrahama. Chcę zawrzeć to przymierze. Będę wierny w moich dziesięcinach. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa Chrystusa. If you are that person, jeżeli jesteś tą osobą, podnieś swoją rękę. I want to pray. If you are that person in this house. Jeżeli jesteś tą osobą, w tym say, I want to enter into covenant with God. Chcę i mówię, że chcę zawrzeć to przymierze. It's not about how much. Dla Boga nie jest ważne ile. Even 5 złotych. Nawet 5 złotych. Is faithfulness. Chodzi o wierność. Bo Biblia mówi, że jeżeli jesteś wierny w małym, będziesz wierny w dużym. Jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić 50 złotych, więc kiedy będziesz miał 50 tysięcy, nie będziesz ciebie w kościele. Jeżeli będziesz miał, w dniu, kiedy będziesz miał 500 tysięcy, 500 tysięcy dla kościoła? If I give them 5,000, that's what we have. Ja dam 5 tysięcy dla pastor będzie. Co pastor będzie szczęśliwy? Co nie zrobi z 10 tysięcy? Więc chodzi o to, że musimy być wierni w płaceniu 10 5 złotych. If you are that person that says, I want to enter into covenant. Jeżeli chcesz, jesteś tą osobą, która chce powiedzieć, że przymierze z Bogiem, podnieś swoją rękę. Lift up that hand. Lift up the right hand. And say after the Father, in the name of Jesus. I want to hear your voice. Say in the name of Jesus. I stand before you. In the congregation of this witness, I enter into covenant with you. That as you bless me, I will return the tithe unto you. That 10%. Of everything that you bless me, I will be faithful. I know you are faithful, God. You say you will bless me, and you will open the windows of heaven, and you will pour out blessings upon me. That I will have room enough to contain. You say that nothing in my life, nothing in my life. There shall not be any miscarriage in my life. In the name of Jesus, I enter the covenant with you today. Faithful God, demonstrate your faithfulness in my life. In the name of Jesus, the Bible says, Father, in the name of Jesus Christ, have mercy on us this morning. I thank you because you have spoken to us. Somebody here this morning. We come into covenant relationship with you as a church. That we will be faithful with that which you bless us. As you increase Abraham's blessing to the fourth generation, let our tithe provoke generational blessings. To our children, oh God. In the name of Jesus Christ, let there not be any miscarriage, any accident, any tragedy, but let your mighty hand rest upon us as a church of the living God. In Jesus' mighty name. I bless your children. I bless this church. And I bless the pastor. I bless the entire household of faith, those who are here and those who are not here. Let your name be glorified. You said that a little shall become a thousand, and a thousand shall become a great nation. More people.
mighty name. Somebody say amen.